Kramp. Projektantka Babcia. Kuzia! Pocałuj mnie. I nudna. Lubię lampę. Ludwika korzystała tylko z twoich projektów, niczego więcej. Jeśli mnie kochasz, pozwól mi projektować ubrania dla ludzi, a nie głupich starych lalek. Panno Bandziu, są przepiękne, inspirujące. Bajale. Uszyję setki strojów. Marianie Kramp, twój pokój przypomina złomowisko. To super, lubię złomowiska. Ale ja nie. Nie wyjdziesz, dopóki nie zrobisz porządku. Lucjanek, co się dzieje? Co się stało? Myślałem, że to klaun, ale to... Tata? Nie jesteś prawdziwym klaunem, tato. Skąd? To nowy strój sprzedawcy naszego zakładu. Wszyscy musimy je nosić. Ja też chcę zobaczyć strój taty! Najpierw posprzątaj swój pokój! Dzieci muszą znać granice. Gdyby Wandzia je znała, nie musiałbyś chodzić do pracy w przebraniu klauna. Zaraz, zaraz. Co Wandzia ma z tym wszystkim wspólnego? Projekt na mój nowy ubiór wyszedł spod jej ręki. Wandzia Fashion. Wandzia, teraz projektuje ubrania? Nie poszukałbyś sobie nowej pracy? Gdzie? Chyba w cyrku. Maniek! Pokój sprzątnięty! Nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. Siemasz, Joe! Co na śniadanko? Świeżonka! Hej, a ty czemu nie w szkole? Mam wolne! Za dobre zachowanie! Wandziu Winkler, co to za pomysł z tym robieniem klauna z mojego ojca? Przyjmij do wiadomości, że to nie strój klauna, tylko styl! A ignoranci nie powinni wypowiadać się w kwestii mody. Oj, nie, nie, nie. Nie urządzamy balu przebierańców. Nie, nie. Joe, umieram z głodu. Co na kolację? Świeżoneczka. No nie. Dziś rano, moi drodzy, zostałam obarczona zaszczytem rozdania wam nowych mundurków projektu Wandzi Winkler. A... Szymon Grzywka! Maria Wyga! Nie. Gdzie Maniek? Dla niego mam coś specjalnego. Kompletnie odjechaną kolekcyjkę. Lucjan Kramp! A tak, ty też masz swoją kolekcyjkę. Przepraszam, panie Winkler, ale mam już tego dosyć. Jak się tu dostałeś? Ochrona! Uznali, że jestem klaunem. I właśnie o to mi chodzi. To moje szkolne ubranie. Wandzie należy powstrzymać. Dzieci muszą znać granice. Masz rację, pajacyku. Co mam powiedzieć? Przez te ubrania zdarzyło się już kilka wypadków.
Rozwiązanie jest bardzo proste. Musi pan powiedzieć nie! Pewnie, tato! No powiedz nie! I pokaż, że mnie wcale nie kochasz! Skoro Wandzi Winkler boją się jej właśnie rodzice, to kogo posłucha? Jestem głodny! Zjem wszystko oprócz świeżonki! Och, Manieczku! Tak się cieszę, że wróciłeś! Właściwie to ja również. Sprawa jest bardzo poważna. Maniek, tylko ty możesz na nią wpłynąć, bo to twoja przyjaciółka. A Guzik, nie cierpię jej! Ale ona lubi ciebie. Posłuchałaby cię. Powstrzymaj to! Po co? Lucjanek jako pajac mi się podoba. Dobrze mu tak. Będziesz mógł wrócić i jeść swój cukier, kiedy zgodzisz się powstrzymać bajki. I ja cię kręcę, mamo. No cześć wszystkim. Zastałam Mańka. Przyniosłam mu kartkę z życzeniami i ten odjazdowy szkolny mundurek. Powiedz, czyż nie jest szczytem wyrafinowania, pajacyku? Tak, Wandziu, jaki szykowny. Maniek powinien go jak najszybciej przymierzyć. Maniek! Maniek! Wybacz, Wandziu, nie wiem, gdzie się podział. Jeszcze minutę temu stał pod drzwiami. O! Zgubiliście syna? Och! Jak można być tak nieodpowiedzialnymi rodzicami? Halo, pan Winkler? Chyba wiem, jak mogę panu pomóc. Hej, wracaj tu z tym cukrem! Ale super! I co ja teraz zrobię? Nawet nie pozmywali naczyń! Wybacz, złociutka, ale mam swoje własne problemy. Znalazłeś go, tato? Nie chcemy krawcowej Wandzi! Nie chcemy krawcowej Wandzi! Nie chcemy krawcowej Wandzi! Wypuśćcie mnie! Oddajcie mi ubranie! O niczym innym nie marzyłem. Na twój widok robi mi się gorąco. Tak, a mojej pupci jest zimno. Mógłbyś nas w końcu zostawić, tato. No pewnie, już idę. Och, słodka trucizna. Tak długo musiałam czekać na tę chwilę. No, podkręć mnie. Nie, co zamierzasz? Odczep się zarazo. Chcę tylko poczuć ten dreszcz, Manieczku. Jesteś po prostu boski? O! Winkler, uwa, spaduwa! Patrzcie! Chłopak biega z gołym tyłkiem! Co ci nie pasuje? Te głupie pludry! A co? Są za ciasne? Upijają cię! Nie! Są gorsze niż babskie majciochy! Wyglądam jak głupek! Skąd, Maniuś? Nie wyglądasz głupio! Oni tak, ale ty nie! A! Mokro! Ty niemądra Wandzico! A twoje ciuchy są jeszcze głupsze! Maniek! Chcesz powiedzieć, że jestem dobrą projektantką? No już, króliczku. A może tak pozwolimy wszystkim przebrać się w zwyczajne ubrania? Tak!
Oj. Co za zaszczyt, Lucjanku. Pan Winkler nie mógł ci lepiej podziękować. I jeszcze ta ładna nazwa. Pajacyk. Jakież to poniżające. Poniżające? Też coś. Nikt nie widział twojego tyłka w oknie. Oczywiście, króliczku, że masz talent. Oni wszyscy są zbyt głupi, żeby się na tobie poznać. Naprawdę tak myślisz, tato? Tak, króliczku. I uwielbiam moją nową piżamkę. Chociaż chyba jest nieco przykrótka. Nie przesadzaj. Taka jest moda. Wyglądasz jak macho. Naprawdę? No cóż, a więc jest piękna. Bezdomny John. Co jest grane, Joe? Złom jakby błyszczał. Urządza wielką wyprzedaż gratów ze złomowiska. Sprzedam wszystko, nawet siebie. Co? Zamykasz interes? Zupełnie ci odpaliło? To nie ja, Maniuś, to oni! Postawią tu teraz wielką fabrykę kleju! Nie! Czekaj, Maniek! Nie walnąłbyś w złom? Nie, co się dzieje z tymi nornikami, Tonciu? Nie chcą podejść bliżej. Pewnie za bardzo pachniesz mydłem. Mnie też to czasem przeszkadza. Pachną zupełnie ładnie. One po prostu mnie nie lubią. Au! Majcioch, Majcioch! Mam straszny kłopot, musisz mi pomóc! Ja? Tobie? Ha! Jesteśmy braćmi. A spadaj! Chodzi o zagrożenie wyginięciem, a ty lubisz wszystkich ratować, braciszku! Wyginięciem? Przecież ty nie cierpisz zwierząt. O czym ty w ogóle mówisz? O złomowisku! Majcioch, ratuj je, bracie! Ahahaha! Spaduwa, bracie! Ratujcie złomowisko! Złom! 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 Ej! Co ja jestem, Eddie? Mamusiu, tatku, co byście zrobili, znajdując na ulicy biednego sierotkę? Przygarnęlibyście go do naszej rodziny? To chyba jasne, synku. W porzo! Brudny Joe jest sierotą bez dachu nad głową! Maniek, to dwie różne sprawy. A pani myślała, że czemu mówią do mnie brudny Joe? A warto! Maniek, niech on idzie. Co? Pytałem was, a wy się zgodziliście. Sierota to sierota, a Joe nie ma domu. Posłuchajcie. Maniek ma rację. Musimy pomóc człowiekowi w potrzebie. Witaj, Joe. Skoro brudny Joe naprawdę jest sierotą, może zostać, ale tylko na jakiś czas. Będzie spał w składziku. Nie, tylko nie tam. Niech mieszka u mnie. A niby gdzie ty sam zamierzasz spać? Ja wezmę pokój Lucjanka. Mamo! Joe jest w potrzebie, zapomniałeś? Muszę być blisko, mamusiu, a nuż będę mu potrzebny. To prawda. Lucjanku, nie bądź takim samolubem. Noc czy dwie spędzone w składziku ci nie zaszkodzą. Zaraz, zaraz! Co ma się dobry sprzęt marnować? Nie rób tragedii, Lucjanku. To jak kemping. A ty jesteś bliżej natury. Nie mogę zasnąć. W całym domu czuć brudem. A to świństwo nie działa. Nie martw się, złotko. Rano przywiozę z pracy maski przeciwgazowe i kombinezony antyradiacyjne. Dopiero rano? Co
piesku. Wyczułeś ładny zapach? Dobry pies. Przynajmniej odgonisz węża. Maniek, burczy mi w brzuchu. Mogę obsłużyć się sam, ale nie chcę być niegrzeczny. Zimny kurczak, kawałek pizzy, paluszki serowe. Maniek, pa! A! Kosmita! Załatw, Maniuś, ufoluda! Maniek! To żaden kosmita, to tatuś! Nie mam czym oddychać. Gdyby to był twój ojciec, ziemskie powietrze by mu nie szkodziło. Może w końcu zwierzęta mnie polubią. Ten człowiek będzie mógł u nas zostać pod jednym warunkiem. Weźmie porządną kąpiel. Więcej tolerancji. Człowiek ma prawo wybrać, jak chce pachnieć. Skoro brudny Joe nie lubi kąpieli, nie nam go osądzać. Nie ma sprawy. Lubię nowe doświadczenia. Mówiłem nie zmuszać go do kąpieli i zmniejszyliście go! O! Lucjanek! Maniek, co się dzieje? Kim są ci państwo? To kolesie Joe! Mętny Eryk, szpytny Dawidek i Melodorek! Melodorek! Hej! Siema szpetny! Szacuneczek, przywitane! Zgadnij, kolo, które oczko jest prawdziwe, a dam ci dolara! Jaćka! Tyka! Co wy tu robicie? Spotkanko, sprzątanko! Zapomniałaś? O, widzę, że dziś na pewno się przydamy. Najwyraźniej masz kłopoty z zapachami. Siemka, foczki. Urządzamy małą parapetóweczkę. Chcecie obejrzeć pięterko? Jaćka? Tyka! Brudny Joe nie może tu spraszać wszystkich swoich znajomych. Mają natychmiast wejść! A potem mówią, że sieroty są takie samotne! O, już nigdy w życiu nie wezmę kąpieli, Tonciu. No, co tam, Lucjanku? Czy ktoś tu szczekał? Nie, to Toncio kaszlał. Dzień dobry. Musimy pogadać, Lucjanku. Moglibyśmy wejść? Nie. Zdaje mi się, że Toncio zaraża. Jak więc widzisz, synu, naprawdę musisz nam pomóc. Chyba ty, bardziej niż kto inny, powinieneś się sprzeciwiać budowie fabryki kleju. Fabryka kleju? Nie sądziłem, że chcą tam wybudować coś takiego! Ratujmy złomowisko! Nie klejowi! Ratujmy złomowisko! Nie klejowi! Maniek! A może by tak głośniej? Ratujmy złomowisko! Nie klejowi! Ratujmy złomowisko! Nie klejowi! Ratujmy złomowisko! Jak wiele martwych kucyków chcesz mieć na swoim sumieniu? Czy oni naprawdę chcą robić klej z kucyków? Wczoraj wieczorem pan Winkler oznajmił, że w naszym rejonie nigdy nie powstanie fabryka kleju. Wybudują ją za to gdzie indziej. Thank you.
Nikt nie wie czemu. Joe odjechał? O, nigdy go nie widziałem. Jak wygląda? Brudny, bardzo brudny. Ola Boga, mamy tylko 10 sekund, żeby się schować. Bombowy odświeżacz powietrza powinien się rozprawić z tym smrodem. Mamo, tato, czy gdybym znalazł jakieś osierocone stworzenie, może niekoniecznie człowieka, czy mógłbym... Nie! A Manie, kto mógł? A psy wcale tak nie cuchną. Proszę. Nie ma mowy o żadnym psie, Lucjanku. Przyda ci się za to porządna kąpiel. Tobie też, Maniek. W wersji polskiej udział wzięli Magdalena Dratkowska, Beata Ołda-Kowalska, Magdalena Zając, Gracjan Kielar, Grzegorz Pawlak, Tomasz Piątkowski, Mariusz Siudziński i inni. Opracowanie wersji polskiej Telewizja Toja. Tekst Anna Klin. Dialogi Studio Lingwa. Reżyseria Krzysztof Stach. Realizacja Robert Buczkowski. Udźwiękowienie Studio Lingwa.